Cześć, z tej strony Hambooks, a to jest pierwszy odcinek po dłuższej przerwie. Teraz mam wakacje, więc mogę sobie pozwolić na nagrywanie. No i to jest gra Penumbra, jest to gra horror. Dobra, więc zaczynamy. Wybieramy poziom średni. Jestem tutaj hardcore. Without this foundation, you could not have the will to do what I must now ask of you. I followed my father to the Greenland Wastes to uncover his secrets. You had to know how far I was willing to go. I found a disused mining shaft and took shelter from the storm. You had to know how desperate I was. I was plagued by doubts, fears, and mysteries, and aided by a madman, Red. You had to know how lonely I was. I incinerated my best friend. Red told me he wanted to die. You had to know how guilty I felt. I ventured boldly onwards and was struck down by my own heroics. You had to know how stupid I was. All of these things, so human, so perfect. And yet still I failed to do what I must now ask of you. No i teraz mieliście skrót poprzedniego epizodu Penumbry. No i więc zostaliśmy ogłuszeni w poprzedniej części i gdzieś nas gościu zabrał dalej. I się właśnie budzimy w jakiejś klatce. Muszę od razu powiedzieć, że nigdy nie grałem w tą grę. Grałem w poprzednią część oczywiście. No. Sterowanie akurat pamiętam. Jest tak jak w amnezji, moneta, okej. No tak, jesteśmy w jakiejś klatce. To zamknięte, tak. Dobra. Jakiś zombie tam jest. Dobra, jak się tu... Tu był jakiś dzienniczek, pamiętam. Chyba na N, tak. Jestem zamknięty w jakiejś celi, muszę się stąd jakoś dostać. Tutaj nic nie mamy, okej. Szafeczka. Kurde, chcę uwagę o pomoc. Otwórz to Google. No. Dobra, tam chyba nic nie ma. Jakieś wycinki. Jakieś tam. Dobra, notateczka. Pomiędzy światłem i cieniem istnieje całkiem inny świat. Świat, którego nie możemy lekceważyć. Uciekaj natychmiast. O! Dobra. Kawałek papieru. Jakiś gość nas ostrzegał w tej notatce. Musimy to przesunąć. Dawaj, dawaj. Jest tutaj coś? Nie ma. Lampeczka. Jak to się... na H? Nie, na G. Tak samo sterowanie jest, tylko że... Tu grałem już jakiś czas temu, w poprzednią część. To można sobie przesunąć, tu jest wentylacja. Nie odkręcę tych śrub bez pomocy jakiegoś narzędzia. Dobra, mam tak. I dobra, i... O! Rozwaliłem. I to do czego służy? A, to jest imanu. Moment to się tutaj ścisnąć, to wtrójmy tą monetę. Dobra, i teraz trzeba tym pokręcić, żeby to się... O! Już? Już. Spłaszczona moneta. Tab i odkręcamy wentylację. Dobra, spalo nam na łeb, wentylacja. Tu jest wyjście. G. Coś tam się ciągle śmieje na sale. To jest normalne w tej grze. Maj 2001, nie miałem pewności, ile czasu byłem nieprzytomny, ale głowa nadal nie bolała. Więc albo niezbyt długo, albo przyłożyli im naprawdę mocno. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale nagle nie wiedzieć czemu przestało mi to obchodzić. Postanowiłem uciekać. Czyli tak jak zrobiłby normalny człowiek, uciekałby. Strzałeczki. Ktoś tutaj... O! Co to? Co to takiego? No, dokładnie taka reakcja była moja. What the fuck?
nas przyniosło? Czekaj. Jest chyba anomalia jakaś, nie wiem. Może już naszemu bohaterowi w ogóle odbiło. Bo to jest kontynuacja właśnie tej gry. Dobra, jakaś notatka. Ja sobie ją przeczytam, jak chcecie. Możecie sobie ją przeczytać, a tutaj zrobię cięcie. Okej, druga strona. Główny chemik PS uważaj na system bezpieczeństwa w kantynie. Zaprojektował je. Dobra. W skrócie. Jakiś gość to nas pisał i przypomniał nam o jakimś wirusie, coś tam, jakieś rzeczy. Dobra, jakieś przejście zawalone. Automa. Okej. Bateryjki. Flares. No i też przejść, dobra. Jestem ciekawy, czy można tutaj wrzucić monetę. O, można. Mamy napój. Dobra, i zrobiliśmy coś ważnego. Bo nam się taki ekran zaświecił. Możemy jej wypić. Szepty, to jest standardowe w tej grze, już się przyzwyczaiłem nawet. Watch your steps, ok? Zawolony. Gdzie? No właśnie. Aha, tutaj jest zawolony, tak? Pewnie o to chodziło. Belka, pewnie się przyda. O, chyba. Tutaj pewnie spadniemy. Jak tylko w to wejdziemy. Trzeba to... O! Powinno być ok już. Jest ok. Freezer. Myślę, że nie powie... Aha. Dobra. Chiton zabije. O! Zombie. Ale to było coś innego, bo... W pierwszym epizodzie były tylko jakieś w sumie psy. Tutaj widzę, że jest coś innego. Jesteśmy w ogóle w jakimś innym miejscu niż w poprzedniej części. Jesteśmy w jakimś laboratorium, tak można to nazwać. Tutaj szynki, albo nie wiem, jakieś ciała zwierzątek. Ketchup. Nie wiem po co im ketchup, ale dobra. Skrzyneczka. Ale myślę, że coś tutaj trzeba zrobić. No właśnie. Ja też nie narzekam, że są zamknięte. Nic tu nie mamy zrobić, serio? A, jest coś. Krwostat. Dobra, czy musimy to jakoś wyłączyć, tak? Mamy coś? Puszka? O, serio? Puszką się da tak zrobić? Okej. I to już po tej parze co tam była, tak? O, dobra, dywanko. Co jest to miejsce? Naukowcy są. To jest ciekawe. Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. Okej, ktoś nas czeka, tylko nie zrozumiałem kto. Nie zrozumiałem kto nas czeka, dobra. Co nas zabije? Tak. To jest coś wybuchowego, może to jest jeszcze walizę przesunę. Czekajcie, to jest notateczka. Dobra, znowu zrobię cięcie, jak chcecie to możecie sobie przeczytać. Okej. Jakiś lek podano jakiemuś... Ktoś się do mnie odezwał? Czym się zdawało? Ale w skrócie... Kurwa. To było mocne. Powiem, że... Tego się nie spodziewałem. Only trust blows will be draw. Aha.
Krew, tak? Mam tutaj. Za jakieś dziwne urządzenie i to jej trzeba krwi prawdopodobnie. Poker Trial Friday. Aha. Gra w pokera. Dobra, powiem wam wreszcie za trzecim razem, że w skrócie, w tym razie chodziło, że jakiemuś pacjentowi podano lek i on się zmieniał w jakiegoś potwora. Tak w skrócie. Menu posiłków. Okej. To pewnie musimy przewalić, iść tymi belkami. Rent. I teraz idziemy tam sobie mogli na spokojnie. Dobra, jeszcze jedna szafeczka. Na głowę oczywiście. I to tu jest. Jest podpisane. Dobra. Czekajcie. Czy my tu nie byliśmy? Nie. Chyba my tu nie byliśmy. Dobra. Ciekawe, gdzie ten zombie, czy jakiś człowiek, nie wiem. Nie ma w nim kasety. Okej. Ogólnie to materiał by on trwały około 30 minut. Zara. Kaseta. Otworzymy sobie ją zaraz. Jak tylko to sobie ogarniemy. To jest taka... jakby to nazwać? Krótka wiadomość od czegoś. I to jest zawsze... Te same wiadomości są. Tak. I bohater różnie na to reaguje. Jest taka seta. Napisane jest słowo Elof. Elof to jest chyba jakieś imię. Okej. Okay. Tak. Elof Carpenter. Rank elevated. Status code C. Imprisoned. Observing the Turngat movement, I predict that it will be my cell they visit next. To my knowledge, I am the last remaining member of the elevated at this facility. And so it falls upon me to ensure that Xeno protocol is not compromised. For that reason, I record here the only way I have discovered to neutralize the vital threat. The species... Oh, no, please! Dobra. Czy ten gościu miał już nam powiedzieć, jaki jest najsłabszy punkt gatunku chyba tego typa, który nam przebiegł wcześniej? Bo tu nic nie pisze. Tu jakieś pomieszczonko, oczywiście zamknięte. W jakiś sposób, no oczywiście. I muszę też powiedzieć, że to jest gra logiczna. Tu się tworzy drzwi. Okej, okay, tu jest następne miejsce. Zamknięte oczywiście. Spirit mam. Mam jeszcze tą kolę? Mam. Tam, dobra. Energia. Nic za nami nie lesie. Na szczęście. Dobra. Ani drgnął. Jezu. Już myślałem, że coś tam będzie stałe. Do tylko tych drzwi. Okej, ci... Musimy stąd pójść, tak? Cóż, nie mamy nic do roboty. W ogóle to nie mamy latarki, a na początku tamtego epizodu mieliśmy. Coś tu się pojawi? Nie, nic się nowego nie stało. Poczekajcie, spróbuję. Przecież tam raz, może tam coś pominąłem. Dobra, na tym spróbuję. O, poszło. Nie, tu nic nie ma. Muszę tam coś zrobić.
spirytusem ten event robić. Dobra. Wracamy się. Tu musimy coś zrobić. Ewidencję. Tylko co? Zamknięte. Co z tym spirytusem? Czekajcie, czekajcie. O! Wiedziałem, że to trzeba zrobić. Tylko... Co mi to... Aha, dobra. Teraz bym mógł może... O! Tam myślałem. Zamykamy to. Zamykamy to. Ja temu nie ufam. Co teraz tutaj przyjdzie? Jakiś zombiak. Co to jest? Strzykawka? Kurde. Ktoś tam umie mówić. Dobra. Ukrywamy się. Światło. Auto. Dobra. Otworzył drzwi. Czekajcie. Nie możemy na niego patrzeć, bo wtedy nasz bohater panikuje. O, jest nowa muzyczka. Pogłębia klimat. Jest chyba jakaś. Tak. Czekaj. O, ma latarkę. Kurde. To jest ten, co może właśnie ten. Daj mu to lekarstwo. On jest takim wypół człowiekiem, ale też jest takim opętanym. Albo potworem może też być. Poszedł sobie. Da się wychylać. Dobra. A co mi... dobra. Dzięki tej strzykawce mogłem pobrać krew tego typa, co tam leżał. Tego lekarza jakby. O! Widzieliśmy go. On wygląda jak człowiek. Tylko taki... zmutowany. Chyba poczekamy sobie... pójdzie. Wejdzie tutaj? Kurde. Jest presja. Nie możemy na niego patrzeć. Kurde. Dobra. O! Presa była. Od razu lepiej. Da się tu zapisywać? Nie. Nie miała się zapisywać. Teraz tylko... Może stąd mogę. Dawaj. A. Jednak twórcy zabezpieczyli to. Nie spodziewałem się. Dobra. Muszę im oczyścić. Spiritus. Tylko... chyba... tak. I teraz... I teraz ubierzemy. O, IQ 200 poszło. Dobra. O. I teraz tutaj wystrzykujemy krwi. You can enter the safe area. Bezpieczna strefa, a pewnie nie będzie, dobra. Jeśli ta ich forteca miała być tak wymyślna, jak chroniące ją zabezpieczenia, czekałem nie lada doznania. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale zaczynałem się już do tego przyzwyczajać. No tak. Gościu siedzi już tutaj z kilka godzin. I jest faktycznie to jakiś bunkier. Witamy w schronie, to jest kaseta, tak? Płyta CD. Co tam jest? Tam jest woda, czy mi się zdaje? Światło wydaje się nienaturalne, no faktycznie. Od czegoś jest dawany promień?
Tutaj jest elektryczność. Tak, jest zepsuta, ewidentnie. No, nie da się. Nie ma tu niczego. Słyszałem jakiś suk. Aba, nie ma tu nikogo, ale coś tam się działo. Środki przeciwbólowe. Tutaj jest. Tu można podpalić może, ale z pirytusem? Nie. Niczym. Nic nie mam co mógłby podpalić. Jest coś na górze? Nie ma. Nie ma. Okej. Okay. Karteczka. Wiadomo się od całego, dobra. Jak ktoś chce przeczytać, to możecie zapauzować, ja robię cięcie. Czyli w tej notatce w trucie gościu pisał, jak się stąd wydostać. Trzeba najpierw przez kanały, później przez kopalnię. Czyli tak jak w jedynce, przez kopalnię była cała gra. Teraz jesteśmy w laboratorium. Jest coś coraz mniej ocalałych. No. I coraz więcej zarażonych. Dobra, co to pisało? A tutaj? W przypadku zagrożenia. To ja by coś podpalić? Ale jak niby? O! To, właśnie to. Tylko jak? Jest tutaj coś do podpalenia tego? Może iskry, czekajcie. Nie wiem czy iskry, ale możemy spróbować. Tak, tu jest benzyna. Więc może się udać, zobaczymy. Trzeba próbować w tych igrach wszystkiego. Tutaj i teraz pyk. O, jest! Jest! Dobrze myślałem, IQ 300 się odpaliło. Teraz chciałbym to podsunąć? I to, teraz to może przewrócić trzeba. Czekajcie, tak róbmy. Da się to w ogóle tak, żeby się przewaliło. O! Wykryło. To i rozwiązaliśmy zagadeczkę. Miseczka, możemy wtóż? Możemy. Dobra. Płateczki, jakiś obszar. A, szep to jest easy, wiecie, nie? Ja codziennie wygra słyszymy szep. Keczupek. Zepsuta lodówka. No faktycznie, to miejsce już pewnie stoi tutaj od, nie wiem, od setek lat. Puste. Dobra. Tutaj jest otwarte. Gabinet. Czyli właśnie w tym mieście pisało o gabinecie, tylko nie pamiętam już co. Latarka. O. Latarka. Jest naładowana? To chyba było pod L, tak? Nie. Pod F to było. Okej. Okay. Ale wolę używać tego, bo to rozwija się cały teren wokół nas. Okej. Okay. O, dobra. Możemy uruchomić. O, możemy. Napęd CD RAM. Chcę to. W napędzie musimy. Dobra. Czekajcie, to przeszukam. Dobra. A gdzie jest tutaj napęd? Sterownik drzwi EXA. Otwórz. Pisz hasło, no. Badania. Dobra, przeczytam to sobie
Jak chcecie, to możecie też. Tutaj wam przewinę, możecie sobie zatrzymać. Dobra, cięcie. Notatkę. Ogólnie od ponad roku tutaj szaleje wirus i w sumie tyle było ciekawego tutaj. Dobra. Howard. A właśnie, bo ten... Bo on pisał właśnie ten Howard do nas i Filipa. I on właśnie pisał, że w kopalni jest wirus. Czyli tam, gdzie byliśmy wcześniej. No. Tu jest wiadomość. Ta sama. Jest coś... No, faktycznie jest tutaj coś niepokojącego. Projektor. Chronologia zdarzeń. Jakieś... Do 2000 roku. Od kiedy to miejsce miało miejsce? 1910 rok. Miało zdarzenie pierwsze. Dobra. Notatki. A nie, do zrobienia. A nie. No, notatki. Uruchomienie północno zachowanej kopalni ołowiu. Sprawy prowadzone przez pracowników uniwersytetu. Dobra. Zrobię cięcie, jak chcecie, to możecie sobie to przeczytać. Nic interesującego w sumie. To jest ta wiadomość, która była na komputerze. Zamki zdjęcia. Okej. Tu nic nie ma. Jest, dobra, tu już... Tu... Nie ma, możemy to otworzyć. Trochę chyba już nie... Co to jest? Dziwny artefakt. Nie wiem, co to jest, dziwna statuetka mogłaby... Okej. Może to być jakiś sekret. Nigdy nie wiadomo. Tu jeszcze jakieś szafeczki. To pewnie już nic nie będzie, jak tam było. A tu jest... O! Jednak jest, jednak. Dobrze przeszukiwać wszystko. Dobra. Tutaj? Zamka też nie widać. Aha. Dobra. Tutaj. Możemy? Zacięły się, okej. Czyli tutaj nam zostaje droga. Dobra, tutaj sobie skończymy odcinek pierwszy z Penumbry, Czarnej Plagi. W następnym odcinku odsłuchamy sobie tej wiadomości. Co tu mamy w punku. Dobrze, to jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i suba. Dziękuję za oglądanie.